Hosanna, Hosanna, Hosanna memu Bogu. Hosanna, Hosanna, Hosanna memu Bogu. Szczęść Boże, Hilda i Hans. Szczęść Boże. Szczęść Boże wszystkim dzieciom. Szczęść Boże, Hans. Szczęść Boże, ksiądz Maciej. Szczęść Boże, ksiądz Dawid. Co wy to robicie, Hilda i Hans? Jadymy na osiołku. A gdzie wy to jedziecie? Jadymy w stronę kościoła. Hans, już ci mówiłam, że ty nie masz jeździć na tym osiołku jak na rodeo, bo to nie jest rodeo. Ty masz jechać tak jak Pan Jezus jechał, a on jechał spokojnie. A ty jeździsz jak kowboj na osiołku. Ale ja chcę prędko dojechać do tego kościoła. Patrz jak mi fajnie idzie. Moi drodzy, ale niedziela palmowa trwa cały dzień, więc spokojnie zdążycie. Ale chcemy odegrać ta scenka z niedzieli palmowej. Mhm. A co wy konkretnie robicie? Czemu ty, Hilda, rzucasz pod nogi osiołka jakieś tutaj takie hamozia? I presje księdza to nie są hamozia, bo to są palmy. I my rzucamy te palmy, bo jak Pan Jezus wjeżdżał do Jerozolimy, to ludzie mu pod osiołka też rzucali palmy. To już żeśmy mówili ostatnio przecież. No właśnie. A, no tak, no mówiliśmy ostatnio. Robiliśmy nawet fajne. Te palmy tak nawet, jest. I pozdrawiamy wszystkich, co się dołączyli do budowania, do konstruowania palm. A czy wy może wiecie, czemu Pan Jezus wjeżdżał na osiołku? Jak to czemu? Bo był królem. I co z tego? No i ludzie też rzucali, żeby oddać mu cześć i chwały. A czy ty, Hilda, wiesz coś więcej na ten temat? No proszę księdza, oczywiście. Pan Jezus wjeżdżał do Jerozolimy po raz ostatni. To znaczy, że tydzień później już umarł na krzyżu. I on przybył do Jerozolimy i był witany jak król, a potem go wszyscy sponiewierali, bili, katowali i powiesili na krzyżu. No właśnie. To taki paradoks. To jest takie trudne słowo, paradoks. A smutne to jest. No ale co zrobić? Tacy byli ludzie wtedy. Ale my nie ukrzyżujemy Pana Jezusa, co? No jasne, że nie. Ale chcemy przypomnieć o tym ważnym wydarzeniu. Pan Jezus już raz został ukrzyżowany i my już go więcej krzyżować nie musimy. Ale musimy się jak najlepiej, moi drodzy, przygotować do tych wydarzeń, które są przed nami. Wielki Czwartek, kiedy wspominamy ostatnią wieczerzę. Wielki Piątek, kiedy wspominamy śmierć Pana Jezusa. Wielką Sobotę, kiedy czekamy na Jego zmartwychwstanie. No i cały Wielki Tydzień, bo to jest wielki czas w Kościele i do nas wszystkich. Czy my, Hans, dzisiaj mamy jakąś zagadkę do dzieci, konkurs, czy coś w ogóle takiego? No zawsze musi być jakiś konkurs, więc proponujemy, abyście namalowali albo przysłali znowu zdjęcia swoich domowych zwierzątek, jeżeli macie. Możecie też nagrać filmik i wrzucić pod nowy odcinek Hildy i Hansa na Facebooku. Tak jest. Zapraszamy. A czy wy wiecie może, czemu ten osiołek nasz nie ma ucha? Jerunie, nie ma ucha, bo żech się za bardzo na nim zeparł. Ja słyszałam inną historię. Otóż osiołek był kiedyś niegrzeczny i podsłuchiwał dorosłych. I wtedy mu to ucho tak uleciało. To jest historia, no ale nie namawiamy, żebyście podsłuchiwali, bo wam też odpadnie ucho. Dlatego, moi drodzy, nie podsłuchujcie i jak najlepiej wykonajcie to zadanie do naszego następnego spotkania. Trzymajcie się. Cześć. Pa. Cześć.